Cześć kochani, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet, witajcie ponownie na moim kanale. Jak widzicie po tytule tego filmu, jest to druga część mojego wegańskiego, etycznego i zero waste prezentownika. Jeśli nie widzieliście mojego wczorajszego filmu, no to zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia. Wystarczy kliknąć na tą kartę, która wyświetli się tutaj u góry i wtedy zobaczycie, jakie były prezenty, które wczoraj Wam zaproponowałam. A dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia części drugiej, czyli kolejnych pomysłów. Dostaję wiele pytań na temat prezentów. Karolina, muszę kupić prezent wegance. Co mam jej kupić? I na co mam zwrócić uwagę i tak dalej, więc ja tutaj postanowiłam wyjść naprzeciw wszystkim zapytaniom, wszystkim mailom i po prostu odpowiedzieć zbiorczo w tym filmie i w tym poprzednim. No bo święta już są naprawdę bardzo, bardzo blisko, więc bez przedłużania zacznę od pierwszego prezentu dnia dzisiejszego. Prezentem będzie przepiękny plecak. Plecak od Neroli. Bardzo, bardzo Wam polecam zajrzeć na stronę, ponieważ znajdziecie tam przeróżne torby, plecaki, workoplecaki i nerki, które są z ekologicznej skóry, to znaczy, że nie jest to skóra, że tak powiem, od zwierzęca, więc są to w 100% wegańskie plecaki. Ja przez bardzo długi czas szukałam jakiejś torby na laptopa, no żeby ona była dość wytrzymała, żeby była wodoodporna, ale żeby też nie wyglądała jak jakiś technoplecak. I po prostu było bardzo ciężko, bo zazwyczaj te rzeczy z ekologicznej skóry no, wyglądały bardzo tanio i z pewnością nie wyglądały dobrze w moim mniemaniu. No oczywiście o gustach się nie dyskutuje, no ale według mnie nie wyglądało to dobrze. I no, zależało mi też na tym, żeby no, jakaś torba czy plecak, żeby to było po prostu no, w miarę wytrzymałe i ciężko było mi znaleźć, aż nie natrafiłam na Nerole. Jest to przepiękny plecak, tak zwany plecak 2 w 1, który można po prostu użyć jako plecak, no właśnie no, nosząc go na plecach, albo stworzyć z niego torebkę, po prostu przepinając pasek. Jest to super opcja i naprawdę mieści się tutaj laptop, nie wiem jak dużego Wy macie laptopa, ale wydaje mi się, że no, taki standardowy rozmiar jak najbardziej powinien się zmieścić, przynajmniej mój się mieści bez problemu. Więc plecak jest naprawdę wykonany z bardzo dobrych materiałów. Ma też na zewnątrz jedną taką fajną kieszonkę, w środku również jest niczego sobie. Są przeróżne kolory, przeróżne materiały, więc od wyboru do koloru. Więc jeśli chcecie kupić coś takiego codziennego do wykorzystania i żeby po prostu nie miało skóry, ani futra, ani nic, niczego takiego, to polecam Wam bardzo serdecznie ten właśnie wybór. Jeśli już mówimy o modzie, to polecam Wam również koszulki. Koszulki z takim motywem wegańskim, ale takim, no, nienachalnym. Można w internecie znaleźć wiele koszulek, które po prostu tak krzyczą. Po prostu tak krzyczą, hej, jestem wege, patrz na mnie i w ogóle. No, ja na przykład, no, nie wiem, czy bym chciała tak na co dzień nosić taką koszulkę, która tak krzyczy. Jedynym wyjątkiem przynajmniej u mnie jest na przykład bieganie i siłownia, to wtedy nie przeszkadza mi, żeby założyć sportową koszulkę z motywem wegańskim. Między innymi takie koszulki sportowe zaprezentowałam Wam w poprzednim filmie, a teraz Wam pokazuję takie koszulki raczej casualowe, codzienne. Jest to firma 98. Podejrzewam, że znacie, ponieważ tak jak wszystkie te firmy, o których wspominam, no często się wystawiają na różnych targach wegańskich, Wegermanii, wegefestiwalach i tak dalej, tak samo 98. Więc mam tutaj kilka propozycji i wydaje mi się, że one są naprawdę bardzo, bardzo fajne, nie są takie nachalne
i z pewnością tak bardzo nie krzyczą, są z bardzo dobrego jakościowo materiału i polecam Wam bardzo serdecznie, mi się one bardzo podobają i fajne są takie oversize'owe, więc tutaj od wyboru do koloru na stronie znajdziecie również przeróżne bluzy, również torby, mam taką jedną torbę. Mam taką torbę fajną na zakupy, która będzie świetna, żeby zabrać ze sobą do sklepu i nie brać tych po prostu paskudnych foliówek, bo po co? Pamiętajcie, zero waste, nie bierzmy plastiku, bez sensu. Więc to są takie codzienne opcje i polecam Wam bardzo serdecznie. Następna propozycja będzie kierowana dla osób, które uwielbiają matcha. Nie wiem, co w tym jest, ale ja zauważyłam dość silną korelację pomiędzy weganami i matchą. Nie wiem dlaczego, ale weganie ogólnie lubią matchę. Nie wiem, co w tym jest, ale podejrzewam, że to, że często do jakichś takich ciast wegańskich i tak dalej jest dodawana matcha, więc smak matchy, czyli tej zielonej japońskiej herbaty, jest no doskonale znany weganom i wegetarianom. Więc ja tu mam zestaw od Moja Matcha. Pewnie znacie firmę bardzo dobrze. Jest to według mnie pionier, jeśli chodzi o matchę i jest ona najsmaczniejsza i po prostu najlepsza. Zaraz Wam pokażę, jak się taki przykładowy set prezentuje. Mamy tutaj w przepięknie zapakowanym pudełku. Nie mogę otworzyć. A, proszę, proszę, please. Mamy specjalny przyrząd do rozrabiania tej matchy. Jest to bardzo pomocne, ponieważ jeśli kiedykolwiek robiliście sobie taką tradycyjną matchę, no to zauważycie, że czasem może być ciężko ją tak odpowiednio rozrobić. Też tutaj jeśli chodzi o technikę przygotowywania właśnie matchy, trzeba na to zwrócić uwagę. W internecie jest wiele różnych takich no, poradników i tak dalej. Możecie sobie również zerknąć na kanał na YouTubie Moja Matcha, ponieważ tam jest pokazana metoda krok po kroku, jak to zrobić odpowiednio, żeby ta matcha była najsmaczniejsza i wydobyć z niej faktycznie to, co najlepsze. Więc mamy tutaj cały zestaw, który będzie nam potrzebny do przygotowania takiej tradycyjnej i najlepszej matchy w naszym własnym domu. Więc taki zestaw nie dość, że wygląda przepięknie, to jeszcze wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ciekawą opcją dla wszystkich, którzy lubią ten smak matchy. Jeśli ktoś po prostu go lubi, to no podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo zafascynowany tym produktem. A ta matcha jest organiczna i po prostu najlepsza. Więc tak, zestaw do matchy oczywiście bardzo, bardzo polecam. Kolejny produkt, jest to produkt, który jest dość tani, najtańszy z tych wszystkich i jest on bardzo przydatny, taki codzienny i no nie nazwałabym tego, że jest to produkt jakoś stricte wegański, ale z pewnością jest to produkt, który pozwoli zredukować ilość używanego papieru, czyli jest to taki przepiękny planer miesięczny, suchościeralny. Ja tutaj mam akurat zapisany poprzedni miesiąc różne moje rzeczy, więc w sumie to nie czytajcie, co ja tu robiłam, bo niektóre rzeczy są poufne. Ale zmarzam, żeby Wam pokazać. O! Widzicie? Jest to taka tablica suchościeralna, więc wystarczy tylko wziąć jakąś szmatkę, bo tak jak w moim przypadku papier i po prostu to wszystko zmazać. Jeśli użyjecie jeszcze jakiegoś takiego specyfiku, na przykład do czyszczenia szyb, no to według mnie to wtedy zmywa się najlepiej. I zaraz właśnie to zrobię i zmyję, żeby Wam pokazać, jak wygląda czysty. Uno momento. Dobra, mam już mniej więcej zmyte wszystko i mój planer jest już czysty. I tutaj na tym planerze wystarczy pisać takimi pisakami do tablicy suchościeralnej. I według mnie ten planer odmienił moje życie. Często muszę przyznać, że używałam takich samoprzylepnych karteczek do tego stopnia, że miałam ich bardzo wiele. Albo je gubiłam, albo po prostu zaśmiecałam je wszystko dookoła. No i przez to też używałam dość dużo tego papieru. Tutaj macie jeden planer, który wykorzystacie naprawdę bardzo, 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 bardzo wiele razy. I praktycznie starczy Wam on na rok, dwa. Tak długo, aż go nie zniszczycie, aczkolwiek nie wiem do końca, co byście musieli robić, żeby go zniszczyć. Jest to planer od Ogarniam się.
tak się właśnie to nazywa. I bardzo Wam polecam Ogarniam się. Wejdźcie na stronę Ogarniam się. I jeśli chcecie sprawić prezent osobie, która według Was powinna się ogarnąć, to znajdziecie tam rzeczy, które naprawdę jej w tym pomogą. Ja staram się eliminować ilość zużytego papieru i ogólnie uskuteczniać w moim życiu taki minimalizm i to naprawdę bardzo, bardzo mi pomaga, no bo nie zużywam już tych milionów różnych karteczek, kartek i po prostu nie tworzę aż tak dużo papierowych śmieci. Więc ja Wam polecam, ponieważ to jest taki miły, fajny prezent i wielokrotnego użytku z pewnością, więc ja lubię wszystko, co jest wielokrotnego użytku. Okej, przedostatnim prezentem na dziś są to kubki od Stoyo. Jest to zupełnie nowa firma, która pojawiła się na naszym polskim rynku. Ja pierwszy raz widziałam te kubki na Vegan Money 25 listopada, teraz w Warszawie. Tam robiłam warsztaty kulinarne na Vegan Money i miałam też spotkanie autorskie w związku z moją książką. I właśnie przeszłam się trochę po tych stoiskach i zobaczyłam te kubki. I no, jest to super, super opcja. No nie dość, że wyglądają super, tak jak tutaj widzicie, to zaraz pokażę Wam, jaki jest ich główny atut. Więc te kubki, jest to super opcja dla osoby, która ogólnie stara się żyć jakoś ekologicznie i z pewnością podążać za ruchem Zero Waste. Te kubki mają na celu po prostu być takim przenośnym kubkiem. Wygląda on właśnie tak. Co jest super w tym kubku, to to, że widzicie, on się po prostu składa. Ten kubek się po prostu składa. Jest to niesamowite, ponieważ taki kubek zmieścicie praktycznie w waszej torebce, plecaku i tak dalej. I ideą tego jest to, że na przykład idziecie do kawiarni i możecie po prostu, nie wiem, będąc w Starbucksie czy w innym takim miejscu, dać swój własny kubek, nie biorąc tych papierowych, nie tworząc po prostu śmieci i nie brać tych plastikowych przykrywek, daj Bóg jeszcze słomek. I bardzo mi się podoba to, że po prostu można go złożyć i zwinąć. Jest to naprawdę mega, mega, mega opcja. No naprawdę, jest wiele wersji kolorystycznych, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ponieważ na przykład fajne są również te kubki Keep Cup, ale one są takie szklane i są dość ciężkie. Jeśli chodzi o ten kubek, to nie ma z tym tego problemu. Ma on tutaj taki pierścień, który właśnie no, sprawi, że to ciepło nie będzie przenikało i nie będzie nas parzyło. I no, przede wszystkim problem jest z takimi dużymi kubkami i termosami, kubkami termicznymi, że kurczę, one są duże i potem te lepią się w tej torebce, w tym plecaku i się niszczą i niszczą tak praktycznie wszystko, co się napatoczy i jest to według mnie trochę bez sensu. Ten kubek nie dość, że można zwinąć, to jeszcze jest po prostu lekki, więc polecam Wam. I ostatnim prezentem na dziś, możecie zgadnąć co będzie, będzie to moja książka. Chciałam przypomnieć już w poprzednim filmie, również o niej wspomniałam, ale również jest to świetny prezent dla osób, które lubią jakieś słodycze i no muszą mieć codziennie coś słodkiego, ale z przyczyn różnych, dietozależnych, zdrowotnych czy ideologicznych nie chcą kupować takich słodyczy w sklepie, ale mają ochotę na przykład zjeść Twixa, Snickersa, Korny, Milky Way'a, Bantiego, Bueno i te wszystkie różne rzeczy, to w mojej książce z pewnością znajdziecie przepisy na to wszystko. Więc ja bardzo długo pracowałam nad tym oto dziełem, więc teraz już mogę oddać w Wasze ręce. Znajdziecie zarówno przez internet na stronie Empiku, ale również u mnie bezpośrednio i możecie kupić ode mnie z dedykacją. Więc jeśli zamówicie je dość szybko, to wtedy zdążycie przed świętami, ponieważ chodzę na pocztę codziennie. Tak jest. Dobra, więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i mam nadzieję, że wyniesiecie coś z niego i że ułatwi on Wam te tegoroczne zakupy świąteczne.
dajcie koniecznie znać w komentarzach poniżej, jakie są Wasze propozycje odnośnie właśnie takich etycznych, ekologicznych, wegańskich i zero waste prezentów. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy i co Wy byście na przykład bardzo chcieli dostać. Wszystkie linki do sklepów internetowych, w których możecie kupić te wszystkie produkty, znajdują się poniżej w opisie pod tym filmem. I polecam Wam bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli wytrwaliście do końca, to piąteczka. I do zobaczenia następnym razem. A powiem Wam, że dzisiaj nagrywam jeszcze jeden film i będzie to taste test. Taste testy bardzo lubicie, więc mam nadzieję, że jesteście podekscytowani i nie możecie się doczekać, co to będzie. Będzie smacznie, ciekawie, no wegańsko oczywiście, ale dość też przerażająco i creepy. Ale no, to taki mały spoiler. Będę musiała jeszcze Was podtrzymać troszeczkę w niepewności. Więc do zobaczenia, papatki!